sé quién te dejó, pero amor, créelo. Tienen un par de vidas, ese sería yo. Te tiene que doler, pero ya déjalo. Que él no es como todos y nadie es como yo. Si tú estás low, te pongo high, tremendo flow. Ready por el call, tú solo caes. Mi caramelo, un melo. Nadie sabe tan rico como tú, como tú, como tú, como tú, baby. Yeah. Y es que mata con esa actitud, 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 te porta mal. Yeah. Que solo le haga el favor, lo que el corazón, pero no le da. Dice que no quiere amor, solo un calentón, esto se le da. Después de esa noche, como te guayé, mandaste un DM rápido y es que llevé el corazón abierto, el Durex y un poco más. Yeah, yeah, baby y happy, compare copas. Un hello a Kitty, rompe las notas. Agüita pa'l Harry, que se me quema, baby. Yeah, nadie sabe tan rico como tú, como tú, como tú, como tú, baby. Yeah, y es que muestra con esa actitud. Actitud, actitud, te porta mal. Yeah, que solo le haga el favor, toque el corazón, pero no le da. Dice que no quiere amor, solo un calentón, esto se le da. Dice que no, pero por esta ya me sigue. Desde esa noche ya no dejas que te ligue. Dzisiaj znów mamy przepiękną pogodę. Barcelona skąpana w słońcu. Pełno skuterów jak zwykle. Ja mam jak zwykle czkawkę. Nie wiem, o co ostatnio mam. A Alan mówi, ty masz czkawkę. Co mam? Szczykawkę. No ale mam czkawkę. Idziemy na spacer. Alan oddał mi okulary. Ma przeciwsłoneczne na sobie. Dwie pary naraz to słaby pomysł. I spadają mu. Plac zabaw, jak widzicie. Plac zabaw, a dzisiaj jest naprawdę słonecznie. Jest taka pogoda jak lato. Jak u was była ostatnio. No a u nas tutaj było strasznie zimno. I teraz na odwrót. Zmiany, zmiany, zmiany. No, ale jak przylecimy, to też przywieziemy wam hiszpańskie słońce, mam nadzieję. Mam nadzieję, że w sobotę w niedzielę też u was będzie fajnie, ładnie. No i my się też będziemy cieszyć tą pogodą razem z wami już. Piękny widok. Możecie zobaczyć, tam jest lotnisko, tutaj latają samoloty, nawet jeden tam leci, ale nie wiem, czy widzicie, ląduje. Cała Barcelona, Katalonia. Tutaj właśnie my jesteśmy w tym obszarze Katalonii. Bardzo drogie tu są mieszkania. W części nad morzem są tańsze, ale to są takie stare kamienice, bardzo stare. Nasza tłumaczka tam mieszka. Mamy trzy tłumaczki, jak mogliście zauważyć. Ale nie wiem, czy zauważyliście wszyscy, bo dostałam komentarz, jak się porozumiewam z lekarzami. No a czy sama mówię po angielsku, czy po hiszpańsku? Nie, nie mówię. Dawno zapomniałam angielski, pomimo tego, że rozumiem, co do mnie mówią, ale sama odpowiedzieć to tak średnio. No proste słowa powiem, ale wiecie, żeby rozwinąć swoją wypowiedź, to tak ciężko. Tak samo w restauracji było mi ciężko, uciekłam, bałam się. No i chciałabym zacząć teraz normalne vlogi. Wczoraj się tak zastanawiałam się nad tym, czy mi się podobają moje vlogi i stwierdziłam, że zdecydowanie nie podobają mi się, że za dużo jest tutaj medycyny, za bardzo się chowam, za bardzo nie pokazuję wam właśnie pewnych rzeczy, na przykład włosów, suplementów i w ogóle. Alan choruje już 5 lat, nawet więcej niż 5 lat, bo wcześniej nie wykryli jego objawów, a objawy były od niemowlęcego okresu, więc bardzo, bardzo wcześnie. Nie wiem, czy mnie będziecie słyszeć przez ten szum, mam nadzieję, że tak. No i przez te 5 lat człowiek rzeczywiście, no trochę się zaniedbałam, podejmowałam próby treningów, podejmowałam jakieś różne rzeczy, ale
w gruncie rzeczy, jak był taki okres newralgiczny, jak zbiórka, jak właśnie tutaj przylot, jak leczenie, no to odpuszczałam to wszystko, no bo żywcem nie miałam czasu. Teraz też dużo pracuję. Jest godzina 10, na 16 mamy laryngologa, od rana pracowałam i chciałabym też normalnie żyć, nie być tylko i wyłącznie w tym medycznym świecie, w tym, co rzeczywiście sprawia, że człowiek no, widzi tylko i wyłącznie akurat w tej sferze onkologii śmierć i dzieci okaleczone. Chciałabym normalnie żyć i otaczać się ludźmi, którzy mnie podnoszą do góry. Chciałabym wam pokazywać rzeczy, które mnie podnoszą do góry, które sprawiają, że życie moje jest bardziej kolorowe, nie tylko czarne, biało-czarne. Dlatego też staram się pokazywać wam w filmach różne rzeczy. I teraz też stwierdziłam, że będę wam pokazywała, bo złapałam się nad tym, że jednak bardzo się ukrywam. Te vlogi, jak widzicie, już są coraz krótsze i same medyczne sprawy wam pokazuję, no bo niestety, ale bałam się opinii ludzi. I w sumie myślę, że muszę to przełamać i nie bać się żyć, pokazywać wam różne rzeczy. Może to trochę kontrowersyjne w mojej sytuacji. Jak dla kogo? Bo dla mnie to nie. No, ja jestem normalnym człowiekiem i staram się normalnie żyć i mieć razem z moimi dziećmi życie takie jak każdy inny. No ale niektórzy ludzie nie mogą tego zrozumieć. Wychodzę spoza ram ich, spoza ich wyobrażeń. I chciałabym tego kiedyś uniknąć, a teraz to myślę, że muszę stawić temu czoła i pokazywać jednak życie takim, jakim jest, takim, jakim ja bym chciała, żeby było, jak ja bym chciała żyć. I chyba to będzie dla niektórych kontrowersja, ale myślę, że zacznę prowadzić normalne vlogi. Na razie czekam na wyjazd z Barcelony. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Jeszcze zostały nam dwa spotkania z specjalistami. Neurolog wczoraj był. Dzisiaj będzie laryngolog, rehabilitacja i będzie wszystko w porządku, mam nadzieję. Chociaż będzie dzisiaj Alan miał takie fajne badanie, co pokaże nam, jak działa jego przełyk, jak działa jego krtań. Mam nadzieję, że takie badanie będzie mieć. I dodatkowo, bo nigdy w Polsce tego nie miał, pomimo tego, że zawsze miał problem z przełykiem po operacji, to nigdy mu tego badania nie zrobili, co jest przedziwne. I chciałabym jeszcze, żeby pan doktor zbadał mu zatoki, bo cały czas na rezonansie wychodzi, że ma zajęte zatoki. No, a tym samym teraz cieszę się słońcem, cieszę się widokiem. I Alan tu się świetnie bawi, jak możecie zobaczyć, i chodzi cały czas w okularach. Cały czas chodzi w okularach. Dobrze, że Alan jest na tyle duży, że sam sobie radzi świetnie na placu zabaw, że jest w takiej dobrej kondycji. Ja na spokojnie tutaj sobie mogę posiedzieć, pomyśleć, pobyć sama. On się bawi, ja sobie podziwiam przepiękny widok i jest idealnie. Tak. Gdy mu nie noc. Alan wyłudził ode mnie pamiętnik. Zamówiłam na Allegro, bo tutaj nie chcę szukać po Barcelonie pamiętnika. Tu mamy tylko Lidl. A jednak jest. Z Mercedona mówiłam, że nie ma. No, na pewno jest, ale ja nie znam Alan. Nie wiem, gdzie tutaj można go zdobyć. Tak. Dlatego mi kupiłem ten internet. Tak, dlatego kupiłam przez internet. Tomek odbierze z paczkomatu, a my dalej siedzimy tutaj. Alan już chce iść do hotelu, ale nie, ja przedłużam jak najbardziej czas, gdzie bawimy się. Posiedzimy tutaj na polu? Tak, posiedzimy. Zaraz właśnie sprawdzę, o której mamy laryngologa, żeby nie było tak jak wczoraj. Wczoraj. Że się spóźniliśmy. Znaczy nie spóźniliśmy się, ale dobrze, że właśnie tłumaczka napisała szybko z hotelu. Wybiegliśmy. Dobrze, że mamy blisko, bo idealnie zdążyliśmy na badanie, które i tak było przełożone o godzinę, bo pani neurolog nie było. 16:10. Więc do 16:10 na spokojnie mamy czas. Ja sobie jeszcze później troszeczkę popracuję. Ale ile mamy badań?
Jeszcze tylko dwa. Dwa i tak. Idziemy do domu. Tak, i możemy wracać do Polski, chociaż tak jak mówię, w sobotę nie było biletów, Mamo, nie było ja lotu. Jechać do Polski. No wiem, ja też bym chciała, stęskniłam się za wszystkimi. I fajnie być tak w Polsce, a samemu tutaj to tak ciężko trochę. No, ale z drugiej strony ta pogoda teraz, przez te kilka dni było bardzo zimno, ten wiatr był najgorszy. A teraz jak jest taka piękna pogoda, to w sumie żal stąd jechać. No ale cóż, trzeba to trzeba, wracać do normalnego życia, do normalności. No sé quién te dejó, pero amor, créelo. Tienes en un par de vidas, ese sería yo. Te tienes que doler, pero ya déjalo. Que no es como todos y nadie es como yo. Si tú estás loco, te pongo a tremendo flow. Będziemy zadać tego załóżcie. Kochani, my już gotowi, możemy iść. Do szpitala mam 20 minut, Alan pewnie zahaczy o plac zabaw, mam przepiękną koszulę, tutaj z guzikami takimi złotymi, kupiłam przed wyjazdem w Sinseju, Ola również kupiła i byłyśmy we dwie w tym, to jest tak samo ubrane na święta, akurat tak się zbiegło, że każda z nas chciała w tej właśnie koszuli wystąpić, ja mam tutaj leginsy czarne. Ola, no, podobnie była ubrana na święta, fajna koszula, przepiękna, taki kolor ekri. Alan też ma nową bluzkę, nie mówiłam Wam o tym, bo jak wiadomo, w naszej sytuacji zakup czegokolwiek jest passé, nie możemy nic kupywać, ale jak wiadomo, to są też naturalne czynności, które musimy zrobić, czyli ubrać się codziennie, każdy się ubiera codziennie, a żeby ubrać się codziennie, trzeba pozyskać ubrania. Także będę Wam pokazywać te kontrowersyjne rzeczy dla niektórych, bo dla niektórych są naprawdę bardzo kontrowersyjne, jak włosy, jak ubrania, no niestety w naszej sytuacji dla niektórych to jest niewyobrażalne, no a dla niektórych ludzi to jest normalne, przecież każdy musi się ubrać, każdy musi się uczesać, każdy musi też zadbać o swoje zdrowie, jak i członków rodziny, tak i swoje. No, także dobra, lecimy, tak jak mówię, będę Wam więcej pokazywać. Alan tak biegnie do szpitala na konsultację. Widzicie, tanecznym krokiem. Nic go nie powstrzymuje, o, szyba może go powstrzymać, ale nie, udało mu się dotrzeć na miejsce konsultacji i jest na miejscu. Skroczył. Byliśmy u laryngologa, Alan miał bardzo, bardzo przykre badanie, mało komfortowe, nieprzyjemne. Jak widać, można zauważyć, że bardzo, ale to bardzo źle na niego wpłynęło. Mówi, że bardzo bolało, że nie mógł oddychać i w sumie z tego badania też nic się nie dowiedzieliśmy, bo pan doktor nie mógł go zbadać dokładnie. Dobra, idziemy coś zjeść w takim razie, bo specjalnie nie jedliśmy, żeby zrobić to badanie. A się nie udało. No nic, trudno. Może za pół roku, jak tu przyjedziemy na konsultację. Nie za pół roku. Nie? Nie. Nie dojdę do takiego badania już. Nigdy nie będę radził w jednym szpitalu. Aż tak źle, Alanek? Ojej, aż tak źle mi tutaj.